Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored. Na start którego spróbujemy dostać się ciut wyżej. Muszę to trochę przyciszyć, właśnie. Dobra, zobaczmy. Trzeba się tu wejść jakoś fajnie. Mamy takie fajne przejście. No. No oczywiście, musiałem to zmaścić. Dobra, dobra, wczytuj zapis. Ona spokojnie styka. Czemu mi nie złapało za drugim razem? Albo i nie. Teraz pytanie, czy te szczury były dla mnie niebezpieczne? To jest taka w miarę duża grupka. Dobra, nie zamierzam schodzić, no to... O, chociaż, że będę musiał. Okej, jestem zainteresowany. To mi to jak najbardziej na rękę. Men, Aldo got Doc for whistling on duty. Region S. How's he gonna hear this assassin coming? Embarrassed? Doc for not bathing enough? He says the assassin's going to smell him in the dark. I have a mind to dock you for too much conversion. Akrobata, wspinasz się nieco szybciej. Aż tak tego nie potrzebuję. Znowu ten sam błąd popełniłem, nie zobaczyłem tego. Nie zobaczyłem, czy jest ten dostępny. Uff, udało się. Rozbrajamy to w takim razie. Ale kurde, to musiała być teraz szybka akcja. Nie ty jeszcze nie zauważył. Ekran. No i patrzcie, i tu bym kurde minął. Jedziemy drucik. A jest z tego niewiele, ale lepszy ryc niż nic. Remedium nie mogę mieć więcej, tutaj w sumie po prostu tak sprawdzę, skoro to widzę przez budynki, w ogóle przez Attention wszystko. Dunwall Tower personnel. All new assignments report directly to the duty officer. Tutaj coś do jedzenia i kolejny duchowy remedium. Będzie jakoś tu bliżej, to lepiej zabrać tego typa. Ale faktycznie widać, że się poruszam nieco szybciej. Dzięki temu kościanemu amuletowi. Tutaj mogę chyba... A nie, jednak nie mogę zabrać tego jednego pistoletu. Tego jednego naboju. Czyli nie zaliczyło mi wykorzystania. Okej, mamy kolejną... ścianę światła. Bezpiecznie. Zbieramy. No i tu go możemy obok kumpla zostawić. Raczej nikt go tu nie znajdzie. Z tego co widzę, to oni się jakoś nie fatygują zbytnio bliżej siebie. Zbieramy. Nie pusto. Która jest wieża, to wieża by go mogła zobaczyć, więc lepiej. Choby tu go zostawmy. Jeśli będziemy kolejno pozbywali typiarza, to raczej nikt go tu nie znajdzie. Nic, niczego cennego.
Okej, mam opętanie. Dobra, teścik teraz zrobimy. Nie, wait, czekaj. Czekaj, a nie, to ma na pierwszy poziom tylko. Dobra. Czyli mogę tylko zwierzęta opętywać. No ale wiadomo, jak jako szczur tu pójdę, no to nie przeżyję tego, więc... A patrzcie, jednak to było. Zostawiamy. Ziółko leczniczo. Zajebiście, kolejny tallboy. O, ładnie, akurat odzyskam sobie klucz elektryczny. Możemy próbować. Oho, znamy to miejsce. Wszystko jest runa. Czego, wiecie co? Kusi mnie zrobienie sobie teraz trofeum związanego z zabiciem Tallboya tylko z wykorzystaniem miecza, czyli zakładam na przykład z... Zakładam, że chodzi na przykład o użycie tego. O zabicie gości po prostu z góry. Czy po prostu zaskoczenie na niego. Nie wyszło. Jestem bardzo chętny, aby to zrobić, tylko... Wolę sobie to przed wolę sobie zrobić z zapisem wcześniejszym. Właśnie. Nic nie zjebało. Spokojnie. Jakiego tu nie ma. Zatrzymamy czas. O, łap go. Okej, o dziwo nikt nie zauważył, że ten stan po prostu wyparował, no ale... Ja nie zamierzam nikomu tego zgłaszać. Tallboy niestety by go zauważył, więc... Muszę jakimś lepszym miejscu zostawić. Zobacz, jakie to kroki stawia, bo były ci strasznie ciężkie. Come on. A Jezu, co ja się dziwię, przecież kurde dźwigam typa. Co, byłbym teraz zdziwiony, że nie mogłem nikogo, że nie mogłem się wspiąć? Wisałbym się inteligencją, naprawdę. Tego możemy natomiast przenieść właśnie w to miejsce. Też, żeby tak byli trochę bardziej niewidoczni. Pytanie, jak by to tutaj ogarnąć? O, o to. To jest sam. Więc... Jak bardziej na rękę. O, i dobra, załatwimy dwa trofea za jednym razem. Ponieważ jest jedno trofeum, żeby zabić typa, rzucając go w ścianę światła, a drugie, żeby... Muszę go rzucić. Proszę bardzo. Drugie właśnie, żeby zabić tego tylko mieczem. Czyli właśnie zakładam, że jeśli na niego zeskoczyć, zrobię śmierć z góry, no to raczej powinno wszystko zaliczyć. Nice! No i pięknie. Typ oczywiście wyparował dzięki skillowi, jego tylko odprzód tutaj został, no ale... To akurat jest... nieistotne. Dwa trofea zdobyte, tak więc... Proszę bardzo.
cofamy save'a, no i zajmujemy się typiarzami. Tego tu możemy przestawić. Wyciągamy. Dobra, no ci tallboye mają tylko i wyłącznie ten zbiornik z taranem oznaczony, w którym mogę strzelić, żeby ich szybciej rozwalić. Więcej. Panie kolego, tu się nic nie dzieje. Kogo nie widzisz? Who's that? Ej, co? Jakim cudem? To się nie powinno akurat liczyć. Wejście drugie w takim razie. Tutaj. Kurwa, tym typ mnie tutaj zauważył. Dobra, szczerze, myślałem, że typ idzie w drugą stronę. Więc podejście. No dobra, powiedzmy, że trzecie. Żeby tak na raz dziabnąć sobie. Jeszcze jedną akcję związaną z tym związaną z czytaniem. Okej, okay, dużo krzaczków, bardzo ładnie. Esencja szaleju. Jeszcze ciekawego. Tamta runa. 30 metrów w tamtą stronę. Tutaj mamy pociski i eliksir, jednego i drugiego. O, a nie, okej, okay. Eliksir jednak mogę zabrać jeden. Spoko, no ale pocisków jednakowoż nie mogę. Kolejna ściana światła. To jest strażnica. Zobaczmy, czy tutaj coś się... Don't you love the view from here? Why is that? This is where the Empress was killed by that wretched murderer. Everything changed for the worse after that day. It was a dark day for sure, but things were already bad with the plague. In any case, I wouldn't dwell on it. Let me comfort you. I need to get back to work. Can I come by and see you later? I don't think it's a good idea tonight. Dla waszego własnego dobra lepiej, żebyście tu zostali. Nic nie widziałaś, nic nie słyszałaś. Jeszcze tutaj poza widokiem jest zostawmy, żeby na pewno nikt już nie zauważył. Rukę Seremedium, rozwój. Najdłużej ich tu znajdujemy, co jest tutaj. Pamięci i wysokości Jessamine Caldwin, matki Emily i naszej cesarzowej. No ale widać, że jeśli chodzi o treści formalne, no to się Lord Regencik postarał. Nie wiem, czy to jest dobre pytanie. O, okej. Okay. No, obviously. Tyle. Wiesz to, otwórz to. Do środka. To jest ładnie akurat Remedium. Zyskane. Dobra, czy on idzie tu dalej, czy on tylko tam patroluje? Nie, chodzi dalej. Się zatrzymuje co jakiś czas, żeby sobie tarczę sprawdzić. Tarczę albo luk. Ale okej, okay, on idzie dotąd. To jest mi akurat na rękę. Na ścianę, ale wiadomo, ścianę. Co to? Serio, ty mnie zauważył z takiej odległości?
gra. No i tak. Fuck! Zapomniałem. Nie to. Też nie to. Jeszcze raz. Wczytaj. Are you fucking serious? Co tym razem? Strażnica? Tak. Strażnica mnie zobaczyła, nie ten kolor. No, zobaczyła. Już kolokwialnie mówiąc, bo nie wiem, czy to można kwalifikować, jak będzie zauważony przez... Co żywo. Czas. I zniknijmy z pola widzenia. Pytanie, jak się tego pozbyć? Dobra, może inaczej. Jak tam wejść, żeby mnie to nie zobaczyło? Co ja tu powiedziałem? Ej, no Jezu, nie wierzę. Serio, jak mi tak dobrze już poszło? Ja za chwilę serio zacznę zapisywać tę grę częściej. Znowu. Nie no, kuźwa, serio? Może dwie minuty próbuję uciec przed tą cholerą, żeby nie marnować za dużo remediów. Zajebiście, za wolny byłem. Nie no, se żarty stroisz teraz? Aha. Byłem poza widokiem. Czas. Znikamy stąd. I teraz nie wczytuj. Zapisz grę. Żeby się już nic więcej z tym nie zjebało. No serio, akurat się kurwa obróciło w tą stronę.
Tower personnel. The shaman. All unidentified persons should be considered hostile until evaluated by an officer of the law. Anyone resisting will be met with extreme force. Chcę ponownie zakrzywiać czas. Pamiętać rybę w razie kół. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Yes, of course. Brak tu. Braknie kolejny taktyczny zapis, nie? Nie ma szans, żebym tego teraz nie zapisał. Co nie? Już idziemy stricte po. Co to? Proszę bardzo. Alarm, który przydałby się wyłączyć najlepiej. Powinien się wrócić w tamtą stronę, jak będzie się wracał, więc możemy go wtedy zgarnąć. O, dokładnie. Właśnie powiem, trochę żałuję, że nie ma takiej opcji jak w Batman Arkham, żeby tak chyba zgarnąć za rogu, nie? Super. Tego możemy położyć. Nikt go tu raczej nie znajdzie. Okay. Cyk. Dalej kurde czekam na jakiś kościany amulet, który umożliwi mi szybsze podduszanie typów, nie? Pytanie, czy się go doczekam. Alarm. Super. Kanacik, tran. Grenadium. Grenadium mogę sobie łyknąć. Teraz ją uzupełnić. Kawior. Aha, coś do jedzenia. To nie powiem, jestem trochę rozczarowany. Myślałem, że lepszego tu będzie, no ale niestety. Do holu. Okej, osobna lokacja. No to nie. Do holu pójdziemy później. Na razie tu mamy jeszcze aż dwie runy do zgarnięcia. Więc zajmiemy się najpierw nimi. Jakie fajne rzeczy są. Wezmę tego. Co mamy? Mam trochę jedzenia. Klucz elektryczny, od razu odzyskamy. Granat, ruda i kolejna puszeczka. Dobra, w sumie to tu może leżeć. Raczej nikt go tu nie znajdzie. Miał jeszcze kolegę na górze. Z tej strony jest. Okej, to poszło trochę w niespodziewanym kierunku. Co my tu mamy? Kolejna tygańska ryba. Dziękuję bardzo. Wracamy do punktu wyjścia. Tutaj już widzę runę. Rzeczy do wzięcia.
Dobra, jakim cudem mnie nie zauważył? Powiedzcie mi. Chodź. I tutaj do kumpla. Dołącz. A tu jeszcze jest. A to? To jest ta runa? Nie, ale runa jest bardzo bliżej. Oficjalny dekret z rozkazu Lorda Regenta z efektem natychmiastowym ogłasza się, że wszelki dostęp do Dunwall Tower zostaje niniejszym ograniczony do transportu oficjalnego wyłącznie przez śluzę wodną. Wrota frontowe mają być zamknięte bez wyjątków. Niniejszy dekret wydało biuro generała Tobiasa przy pełnej autoryzacji Lorda Regenta. No widać, że gościu ma paranoję i to co najmniej niewielką. Cztery runy są ogólnie na poziomie. Sobie też tego eliksiru, czemu nie? Tutaj ciski, których oczywiście nie wykorzystam. No i tu jesteśmy z tej strony. Okej. Okay. Dobra, zdążyłem go zgarnąć. Za mną. Tu jest zamknięte. Tutaj ściana nie działa, więc mogę na spokojnie przejść. Okay, trochę szczurów, ale poza tym. Aha, dobra, i tutaj bym wszedł od drugiej strony. Okej. Okay. Okej, okay, I get it. Mamy tych dwóch typiarzy, co ich zostawię. Dobra. Dzięki upgrade'owi mogę zdzidować trochę i oszczędzić sobie trasę. Czekamy. Cyk. O proszę, co my tutaj mamy? Tam pewnie zaś kawior, czyli... Niewiele mnie to interesuje. Dobra, spróbujmy z opętaniem. Co? Czemu zakłócone? Czemu to było? Opętały się chyba. No nie, dobra. Wszedłem. Wiadomo, rybka nie przetrwała tego zabiegu, ale to tam już. Dla mnie nieistotne. 84, ale czy to jest runa gdzieś tutaj na zewnątrz? Muszę mogę otworzyć już przejście. Zrobię to oczywiście bez cienia wątpliwości, ani czegokolwiek, co można by mieć. No nie, to musi być gdzieś tam na górze. Zobaczmy tutaj. To było dziwne. Wejdź wyżej. Teraz tu. 100 metrów w tamtą stronę. Czy jestem w stanie gdzieś tutaj wejść? Albo przejść z Zymsem? Chyba prawie, ale da się. Jest zablokowane, tu nie przejdę. No to nie, no tu jest blokada. Zobaczmy od drugiej strony, tam gdzie był ten cały tallboy. O, patrzcie. Co my tu mamy? Drut miedziany. Tutaj też mogę przejść. Bardziej cicho, ciemno. Ryby, kolejny kawior, wiele poza tym. Kurde, ale zasięg tego mrocznego wzroku trochę boli, nie? I want a little
complete moat. Does he expect a whole army? Salvador, ogarnie. Nie mogę pogadać, ale wolę nie ryzykować. Zobaczmy. Nie, dalej runa jest gdzieś tam. Dobra, to jest dobry moment na... Nie, nie na wczytanie. To jest bardzo dobry moment na kolejny zapis. Dobra. Coś o latarni. Klucz elektryczny, esencja. No i trochę jedzenia. Super. Tutaj elixir sakrowa. To możemy wziąć. Nie mam pojęcia, co tu się stało przed chwilą. Okej, to mamy taki, powiedzmy, skrót. No to dalej nie jest to, co mnie interesuje. Jak zdobyć te runy? Czy to jest na serio w środku? Nie widzę innej możliwości. To musi być w środku. Dobra, zobaczmy. Tylko może wejdźmy właśnie górą. Chodzi od tej strony. Tędy sobie właśnie wejdźmy. Przejdź do wnętrza. Sterownia rozgłośni. No nie, tutaj mam... Dobra, no niby są dwie runy, jeden amulet. Amulety były dwa, więc to jest ostatni. Runy były łącznie cztery. Więc dobra, jeśli zbiorę te dwie runy i zostanie mi jeszcze jedna, to znaczy, że jakoś muszę od drugiej strony przejść, żeby znaleźć to ostatnie. Everything is secure on the grounds, Lord Regent. It won't hurt to check again. I'm going to head down and retire to my bedroom. Begging your pardon, sir, but I think it would be best if you stay in your safe room on the roof for now. I need the comfort of my own bed tonight. I trust you and your men can handle the tower security. Double the guard if you have to. Come see me before you finish your rounds. Yes, as you wish, Lord Regent. I'm heading up. Keep this area secure and use that alarm if there's any sign of trouble. Yes, sir. Okej, czyli to jest Tobias. No dobra, ale my się będziemy zajmowali resztą tej lokacji dopiero w kolejnym odcinku. W tym ode mnie to... W ogóle tylko nie spać na dół. W tym ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored. Cześć!